Witam, mam na imię Marian, witam na nowym kanale. Chodźmy po zdrowie. Kanał wymyśliliśmy razem z Piotrem, który siedzi za kamerą i który będzie ze mną tworzył ten kanał. Chodźmy po zdrowie, więc ja preferuję chodzenie z kijami, więc będę tutaj, większość będzie o kijach, może o jeszcze innych rzeczach, które sprawiają to, że ja czuję się młody, czuję się zdrowo, czuję się wspaniale, jeżeli rano biorę kije, idę do lasu, gdzie ptaki się budzą, gdzie las do mnie przemawia, gdzie jestem z naturą i wdycham świeże, poranne powietrze. Też będziemy prosić Państwa, żebyście dali swoje opinie, sugestie, o czym byście chcieli z nami tutaj porozmawiać albo ze mną porozmawiać, bo mogę z Wami porozmawiać na tematy nordic walkingowe, na tematy morsowania, na tematy odporności z natury, na temat, powiedzmy sobie, uzależnień, czy odżywiania, odchudzania. Nie jestem specjalistą, nie jestem dietetykiem, ale w perspektywie lat trochę kilogramów zrzuciłem i wiem, jak fajnie patrzeć na wagę, jak to schodzi, ale wiem też, jak trudno utrzymać tą wagę, więc tematów, jeżeli Państwo będziecie tylko chcieli z nami na ten temat porozmawiać, proszę zadawać pytania, proszę lajkować, proszę podnosić łapki do góry. Jesteśmy naprawdę dla Was i będzie nam fajnie, jeżeli będziemy mogli co tydzień z Wami się spotykać, a taki jest plan, że spotykamy się w czwartki o godzinie 20, cyklicznie. Zanim zacząłem chodzić na zawodach, zanim zacząłem być instruktorem, trenerem, więc trzeba było trochę zrzucić kilogramów, więc chodziłem po tym lesie z kijami. Pierwszym moim takim nauczycielem był kolega Tadeusz, który nauczył mnie podstaw chodzenia z kijami nordic walking. Później chodziłem sam na zawody, jeździłem wiele lat, jeżdżę jeszcze do dzisiaj. W 2018 roku miałem to szczęście bycie na Mistrzostwach Świata, gdzie wygrałem na dystansie 10 km w kategorii wiekowej 60+. Mogę Wam pokazać moją statuetkę, którą tam dostałem. Było to w Mosinie. Tam zająłem pierwsze miejsce i do dzisiaj od 2018 roku jestem jeszcze mistrzem świata na dystansie 10 km w kategorii 60+. Później zająłem się szkoleniem siebie jako instruktor. Byłem na wielu kursach u Olgierda Boyke, później trenerem też u Olgierda Boyke i u Tiny Arankowskiej. Chwalę sobie te szkolenia. Były one dla mnie super pomocne, bo mogłem poprawiać swoją technikę chodzenia. Teraz prowadzę szkółkę Nordicowe Szkolenia, gdzie również zapraszam wszystkich Was, jeżeli będziecie chcieli zrobić pierwsze kroki z kijami Nordic Walking, to bardzo Was serdecznie też zapraszam, bo uważam, że poprawne chodzenie z kijami Nordic Walking jest to podstawa, żeby chodzenie było zdrowe. Zajmuję się też innymi rodzajami podwyższania swojej wydolności, swojego zdrowia przede wszystkim, bo uważam, że oprócz zawodów, oprócz sportu, chodzenie po prostu dla siebie z radością jest najważniejsze, bo jak każdy z Was wie, urodziliśmy się po to, żeby chodzić. Ja będę zawsze
namawiał wszystkich do chodzenia, nawet nie sportowego, jeżeli tylko ktoś chce, to oczywiście może sportowo uprawiać nordic walking, ale moim zdaniem chodzenie zdrowe z kijami nordic walking poprawne poprawi nam sylwetkę, poprawi nam zdrowie, mięśnie, uruchomi wszystkie, o których może nawet sobie nie zdajemy, że je mamy. Jeżeli jeszcze nie jesteście zdecydowani chodzić z kijami nordic walking albo zastanawiacie się, co to są kije nordic walking, to zapraszam do mnie na bezpłatną godzinę, gdzie wytłumaczę, co to jest kij, jakie dobrać sobie kije, jaką długość kij. Link będzie w opisie poniżej. A jak już chodzicie z kijami, a nie wiecie, czy chodzicie poprawnie, czy chodzicie technicznie dobrze, to też zapraszam na pokazanie mi waszego chodu, gdzie powiem wam też, jakie popełniacie błędy, albo co robicie dobrze. Wiele cennych wskazówek możecie jeszcze ode mnie uzyskać, bo jeszcze jestem mistrzem świata do czerwca, gdzie 17 i 19 czerwca odbędą się następne mistrzostwa świata i wtedy już mogę, chociaż będę bardzo chciał powalczyć o podium, mogę już nie być mistrzem świata, więc na razie jeszcze możecie się spotkać z mistrzem świata i serdecznie was zapraszam. Zapraszam też do szkoleń, jeżeli ktoś przed mistrzostwami świata chce, żebym go zobaczył, żebym mu doradził, to też zapraszam. Szkółka Nordikowe Szkolenie ma też zaplecze sypialne, więc jeżeli jesteście z Polski, a nie z Trójmiasta, to też możecie tutaj u mnie w siedzibie zamieszkać i będziemy wtedy mogli sobie i potrenować, a wieczorkiem może i pogadać, jeżeli będziecie mieli na to ochotę. Jeżeli zastanawiacie się, jakie kije stoją tutaj za mną, to pokażę wam, na których kijach ja aktualnie trenuję. To są kije Leki Flash Carbon, gdzie mają to, co należy. Mają swoją sprężystość, mają swoją twardość, mają swoją rączkę, która jest dopasowana do dłoni. Mają kontragrot, który ja, chodząc na zawodach, używam tylko kij z kontragrotem. Tutaj mogę wam pokazać, że on już jest prawie zjechany. Tak wyglądają końcówki z kontragrotem. No, po jednym sezonie w zeszłym roku sezon na zawodach i treningi do dnia dzisiejszego, na pewno założę teraz przed pierwszymi zawodami założę nowe końcówki, które zapewnią mi to, że nie będę się bał, że ta część, czyli ten kontragrot, wypadnie mi z mocowania tego gumowego albo plastikowego tutaj, gdzie bez tego kontragrotu no jest się jak bez kija. No. Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w tym roku w Kopalinie, 17-19 czerwiec. Chcę wam powiedzieć, że co mnie przyciągnęło do sportu nordic walkingowego. Przyciągnęła mnie atmosfera, która panuje na wszystkich zawodach. Nie ma tam rozmów o polityce, o pracy, o jakby trudnościach. Są tam tylko uśmiechnięte twarze i znamy się. Jest to społeczność naprawdę bardzo, bardzo dla mnie ważna i jestem w niej, w tej społeczności, która startuje na różnych zawodach, na różnych, czy to są Mistrzostwa Świata, czy to jest Puchar Polski, czy to jest Korona Polski. Ludzie tam tworzą atmosferę, ludzie, a nie zawody, więc ludzie, którzy przyjeżdżają i chodzą z kijami,
dla mnie są naprawdę wspaniałymi ludźmi, którzy dają fajną, fantastyczną atmosferę radości chodzenia na kije. Ja też będę na zawodach, na mistrzostwach świata w Kopalinie, gdzie ta miejscowość jest niedaleko położona od siedziby szkółki Nordikowe Szkolenia, niecałe 30 km, więc ja tam będę, możemy się tam spotkać, możecie mi tam zadać pytania, możecie się więcej dowiedzieć o szkółce, o technice, jak nie chcecie przyjechać wcześniej, gdzie przed zawodami, jeżeli jesteście, nie startowaliście nigdy na zawodach, to mogę wam kilka wskazówek podać, jak tam chodzić. Każdy zawodnik, który wystartuje, dostaje medal i przyjemność później, jeżeli mamy kolekcję tych medali, no jest bardzo duża, a wspomnień jeszcze nie. Na tym kanale też nie chcielibyśmy tylko rozmawiać, ja bym nie chciał tylko rozmawiać, bo będą też tutaj goście ze mną o Nordic Walking. Możemy też, tak jak wam wspomniałem, porozmawiać o morsowaniu, jak ja zaczynałem morsować, co mi to dało, jak ja się czułem po pierwszym morsowaniu, co teraz robię, jak doszedłem do tego, że teraz biorę codziennie 5 minut z rana na tryski zimne. W zasadzie nie używam ciepłej wody. Oszukałbym was, jakbym powiedział, że w ogóle nie używam ciepłej wody, ale jest to minimalna część mojego życia, ciepła woda. Resztę to jest zimna woda. Też poznałem po drodze technikę oddechu Wima Hofa. Pokażę wam, jak będziecie u mnie na szkoleniu z Nordic Walking, to pokażę wam oddechy Wima Hofa, jak one poprawiają wydolność płuc, jak poprawiają w ogóle wydolność organizmu, jak organizm jest dotleniony po zastosowaniu tych serii oddechowych Wima Hofa. Dziękujemy wam, że byliście z nami na otwarciu kanału Chodźmy po zdrowie. Będziemy się spotykać cyklicznie, tak jak mówiłem, w czwartki o godzinie 20. Jest to kanał dla was, jest to kanał ze mną i z moimi gośćmi, którzy tutaj będą, i Piotrem, który kiwa głową, że dobrze mi dzisiaj poszło. Dziękuję.